Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest The Elder Scrolls Legends. Dzisiaj mam questa na zagranie, czy też na wygranie pojedynków na arenie, więc sobie pykniemy dzisiaj arenkę. Witajcie na arenie! W sumie to jest jakiś stary quest jeszcze, ale dobra. Zacięte pojedynki! Zabójca. Przedstawiamy! Niech będzie ten zabójca. Ktoś może łucznika trzeba było wybrać? Nie wiem. Nie grałem jeszcze łucznikiem chyba na arenie. Okej, okay, co ja chcę tu? Poświęć stworzenie, aby przywołać losowe stworzenie o koszcie większym o 2. Czy ja to chcę? To jest w sumie nie najgorsze nawet. Dobra, niech to będzie. Dalej mamy tego typka na pewno. Dalej kuksiurka jakiegoś. Dalej nietoperza. Dalej tego typa. 4-1. Ten ziomek może być. To może być. To może być. Albo ten zwinny sojusznik, albo księga. Dobra, powiedzmy, że zwinny sojusznik. Tutaj rozpruwacz może być. Tutaj harpia. Tutaj ten kolo znowu. Tutaj wamasu. Drugiemu stworzeniu. Chociaż to wamasu to nie jest aż takie imba znowu. 3-3. Przywołanie ujawni wierzchnika. Na cholerę mi ujawnianie wierzchniej karty. Halo. Wamasu? No dobra, nie będzie ten wamasu śmieszny. Tu może być liściokryj. Czy ja mam jakieś proroctwa? Tyle tych proroctw, co kot napłakał. Jedno proroctwo. No bogato. Może tego? Kowala? Dobra, wezmę sobie kowala. Teraz to może być. To może być. Czwarta sztuka. To niezły mag będzie bez żadnych zaklęć. Dobra, nie będzie to. Chociaż tych zaklęć mam tyle, co kot napłakał. To może być to. Tu może być wyssanie. Terytorialna. Realna żmija. Rozdarcie duszy. Rozdarcie znowu? No niech będzie dwa razy. Za 7 rozpruwacz. Mieczyk. Jakiś epik w ogóle tutaj jest, Chryste, w tej talii kosmicznej? Jeden liściokryj. No nieźle. Wyssanie powiedzmy niech będzie. Strzał w kolano? Czy ja chcę strzał w kolano, czy nie chcę? Nie, bo trójkę sobie wybiorę. Nie mogą zostać spętane albo buława. Dobra, nie będzie buława. Wow, kosmiczny deck wyszedł, nie powiem. Taki szybki dosyć. Dobra, to widzimy się za moment. To lecimy. Troszkę się spóźniłem z tym całym nagrywaniem. Jedynka, dwójka, siódemka. Siódemca można powiedzieć out. 1, 2, 3. No, spoko loko. Jeszcze na dodatek rozdarcie duszy. Pasi mi to z tą jedynką. Naprawdę, która jeszcze 3 damage'ów bije. Stworzenie otrzymuje ochronę. Ciekawe, czy tą ochronę mogę dać przeciwnikowi? Zaraz. Czy ja mogę dać przeciwnikowi ochronę, jak on będzie ukryty i on staje się widoczny wtedy? Jeśli tak, to nawet spoko. Zagram go tu. Żeby on mi ewentualnie czymś tego nie zabił. Chociaż tak to może zabić jakąś akcją, ale jak tego nie ruszy, to będzie fajnie. Bo ja sobie teraz dropnę rozdarcie duszy i będzie zabawnie. Rzeczywiście najpierw atak. Żeby nie było kaszanki takiej jakiejś takiej. No! Jak trafię to coś, to będzie fajnie. Zbytnio mi to ułatwiają. Yep. Pień włoszego! Traf, traf, traf. Czy traf, no co za cholera. O Boże, to było genialne, jakbym trafił tego kocura, to naprawdę bym w niezłej sytuacji. A możemy tak, koca strajdować, za trójkę mogę zagrać nietoperza. I się healować jakoś tam. Tylko co za trzy zagra, no byleby to nie był jakiś kurna mamut. Bo tak trochę niewesoło będzie.
Jakbyś w tym stuleciu zagrał tą kartę, to naprawdę no, nie byłoby najgorzej. No i mamut, zajebioza. Dobra, chilnijmy się i heja. No, ten ziomeczek może być, zwłaszcza, że mam trochę więcej punktów zdrowia. Zobaczymy, on tym mamutem pewnie to strajduje, bo to ma przełamanie, więc jeszcze dostanę 2 punkty obrażeń na twarz. Od mamuta. No ale za 2 tury będę mógł zagrać tego ziomeczka. Pytanie, no to jest dość tanie te kreatury wszystkie są, więc late game, no raczej taki słaby ten late game tutaj jest. Raczej agro takie wyszło. Ale to normalnie mamy myśliciela jakiegoś przed sobą, Jezus Maria. To jest tu Garry Kasparow, 5000, gość rozkminia 3 godziny. Na bóstwa, skrócę cię o głowę. No dobra, tu jest 6 teraz na twarz, tak? Żadnej czwórki liściokrej porobi najwyżej słonia. Właśnie, ja mogę dać jemu jego stworzeniom chyba, mogę dać tą prowokację. To jest nawet spoko, bo jak jego stworzenie ma ukrycie, to daję mu prowokację i to atakuje wtedy. Nie jest najgorsza opcja, tak mi się wydaje, bo one się podświetliły przez moment. Więc wydaje mi się, że mogę dać im prowokację. Trochę nie fajne. Co to jest? Ten sam szereg, daj mu znak. No come on, serio? Prowadź mnie! Oh my god, jakiś imba shit dosłownie do tego się dostał. I co teraz? Terytorialna żmija? W to? Przecież to jest kurna takie niebezpieczne, że głowa mała. Prowadzę posiłki. Liściokry i porobić. Nie no, żmija i ewidentnie. To jest przyjęcie jakieś lekkie. Oh my god, naprawdę. Żeby on za każdym razem każdego stwora, którego przyzwa, dostawał. Puszcza jest moją siłą i odwagą. Dostawał znak. No dobra, guar do piachu. Chyba. Albo coś innego do piachu. Witamy wśród cieni. Nie zadzieraj ze mną! Dobra, jest coś jeszcze? Jak nie, to zagramy sobie liściokryja chyba i to będzie git. Tak mi się wydaje. Heok! Puszcza jest moją tarczą. Dobra, takie coś, let's go. I tu mam 2 damage od tych gości, więc nie jest najgorzej. Co on zrobi? Tą trójką zabije nietoperza na pewno. No chyba, że na wszystko w twarz pójdzie, ale wątpię. To jest GG. Mam 6-7 tych dwóch gości, to jest 4 damage'u. I tu jest czwórka i papa. Tu też jest czwórka. Nie najgorszy ten deck, szczerze mówiąc. Ale to mówię, raczej taki early game'owy, bo late game tutaj nie ma żadnego late game'u praktycznie. Same słabe stwory. Zaścielę się, trup! Do przewidzenia. Miecz świeżbi mnie w dłoń. Ochrona. No dobra, no chyba że masz jeszcze jedną ochronę, to mnie troszkę nie będzie to bawiło. No, proszę. Jeśli polegnę. No, chyba GG. Utulą mnie histy. Nawet bez tych gości GG. To co, pobawimy się, tak? Ten ziomeczek. Kiedyś też byłem poszukiwaczem przygód jak ty. Kiedyś też byłem poszukiwaczem przygód jak ty. Zajebioza, no. W chaosie! Idź z dumakiem! Idź z dumakiem! No i koniec, Garry Kasparow przegrywa. Dobrze walczysz. No wiem! Dzięki za cynk, ziom. Tak nieskromnie powiem. No żartuję. Te areny mi idą dosłownie tak genialnie, że... Oczywiście w cudzysłowie, tak trochę żartuję. Dobra, widzimy się za moment. Kolejny krok, to lecimy, ciąg dalszy.
Właśnie, miałem sprawdzić, jaki ten ziomek ma komentarze. Buława out, to też out. Chociaż tego ziomka zostawiać, a dobra, niech będzie. Do usług. Witam. Witam. Nie, nic ciekawego. Witam, nie zdrowie tak. Księżyce oświetlają ci drogę. No, superancko. Niech będzie wiła. Trochę heala mam w tym deku tak naprawdę, mam chyba dwie te wiły i mam jeszcze tego nietoperza leczącego z szarżą, więc nie jest najgorzej. Zbytnio mi to ułatwiają. Gin tłuku. Gin tłuku. Czyli dam tłuka. Czy nie, no jakiś late game tutaj też jest w sumie. Co tu zrobić? Nie mam pojęcia. Tu zagrać? To to zginie od tego, kot i tak się wyleczy. Nie ogarniam. Co tu zrobić? Tu czy tu? No jeśli polegnę, utulą mnie histy. No i tyle w temacie. Czy nie wygląda to najlepiej z tym kotem, bo nie wiem jak go zabić. Zbyt drogie te karty. Te ulice należą do Kadzita. Jeszcze jedna kradzież. Kadzit ma już tego dość! Prawda? Jakoś to będzie tam mnie spowalniało. No dobra, jest coś takiego. No dobra, to pewnie tym 3-2 strajduje to i tym poleci w twarz, żeby mieć 4. Chyba, że chcę mieć 6 tutaj, to też jest opcja. Zobaczymy, ale ja bym chyba tym zaatakował, a tym poleciał w twarz. Ma więcej zdrowia po prostu ten kot. No zobaczymy, no. Moje szpony są ostre i spragnione. Coś takiego. To super. Coś jeszcze? Precz mi stąd! No bingo. Kadzit ma już tego dość! Tak troszkę niefajnie, zwłaszcza, że tu ma jeszcze likwidację, więc w ogóle trochę mnie to martwi. Liściokryja? Chyba nie chcę grać. Ej, no naprawdę? Mam tylko liściokryja do zagrania? No chyba sy jaja robicie. Jeszcze proroctwo. Aman. I co tam z proroctwa, gościu, będziesz miał? Likwidację? Tam 1-2? Następny, Jezus Maria. Gary Kasparow. Co to robić? Zabić tą wiłę? Przyzwę sobie tych dwóch typów, no ale co mi to da? On będzie miał tu 5 i tak go nie zabije. Dobra, niech będzie tak, bo to tak jest najsensowniejsza opcja. Tym go zranię, a liściokryjem go dobiję i tyle w temacie. To jest jedyny sensowny sposób, żeby go zabić jakoś. Tego kota, bo on się robi trochę rakowy. No naprawdę? Nie złość mnie! Nie, no chyba kpisz sobie. Kadzit ma już tego dość! Ten kot mnie tu porobi, to strasznie. Co, liścioryja? Liścioryj 4-3, kot ma 5-5 już, no bez jaj. Puszcza jest moją tarczą! Dobra, niech będzie to. Tutaj zagram sobie rozpruwacza w następnej. Ten ma jeden ataku, więc będzie miał 0, więc jestem tu, będzie by bezużyteczny. Jeśli polegnę, utulą mnie histy. Ale naprawdę 4 HP mu dało. No nie wierzę. Nie złość mnie! Kadzit ma już tego dość! Teraz się zastanawiam, czy w ogóle grać tutaj tego gościa, czy zagrać go tutaj lepiej i mieć jeszcze jakąś szansę na jakąś wygraną. Bo tego osłabię, będę mógł go zabić i nie... Nie, dobra, chromola. Nie wiem, co mam zrobić. To strajdować? Przecież to jest taki bezsens. Nie, dobra, to mi tak da chyba większą szansę na przeżycie. No naprawdę, kolejne proroctwo, to chyba kpisz, gościu. Jeśli polegnę, utulą mnie histy. Brak słów dosłownie. Boże, trzeba mieć farta. Jest porobiony jestem, nic tu nie wymyślę. Z tymi kartami jego.
Pragnę tylko twej śmierci. Nawet tego kota nie zabije, Chryste. Kadzi, ty ma już tego dość! To jest jakaś komedia dosłownie. Za 8 mogę zagrać kurna Wamasu. Nie, to jest GG, nie ma opcji, żeby to wygrał. Co ja mogę zabić? Tego Templariusza? On się da mu 5 punktów życia jeszcze. Gościu z każdej runy dostaje kartę. No przecież to jest jakaś komedia. Żyje, by służyć. No to jest GG już ewidentne teraz, no. 6, 5, 11 plus 14, no. Nie ma co liczyć nawet, Chryste. Gościu z każdej runy dostał kartę. Bez jaj dosłownie. Wow, ja też dostałem kartę? No niesamowite, aż nie wiem po prostu, co mam powiedzieć. Wow! Jestem w szoku, chociaż tak ginę. Niesamowite dosłownie, naprawdę. 1-1 w tej cudownej arenie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym. Na razie, hej!